We Wrocławiu jest pewien zaczarowany ogród. To motylarnia, która należy do Wrocławskiego Zoo. Można tutaj spotkać owady pochodzące z Azji czy Ameryki Południowej. Robotnicy rozpoczną prace remontowe dopiero, gdy wszystkie motyle przeżyją swoje krótkie życie. Prawdopodobnie za miesiąc rozpoczną się prace nad renowacją. Od podłogi, po, po szyby, po e, oświetlenie, także i rośliny, także jest to bardzo dużo pracy, bardzo duże przedsięwzięcie, chcemy po prostu zrobić bardzo nowoczesną tą motylarnię. Zmienimy tutaj warunki trochę klimatyczne, będziemy mogli pokazać więcej takich e, roślin bardziej tropikalnych, typu storczyki na przykład, e, czy bardziej wymagające epifit. Podczas naszej wizyty motyle tylko świeciły oczami, a dokładnie oryginalnym ubarwieniem, przypominającym oczy, które służą jako kamuflaż oraz odstraszenie potencjalnego wroga. O, następny przyleciał, cudownie. Musimy pamiętać o tym, że to są bardzo delikatne zwierzęta, więc absolutnie nie można ich łapać, ponieważ możemy uszkodzić im skrzydła. No a to wiadomo, nie, nie, nie jest dla nich dobre. Poza tym, wychodząc na przykład z motylarni, należy się obejrzeć dookoła siebie, czy nie siedzi gdzieś na nas motyl, jak tutaj, żeby go nie wynieść, bo na zewnątrz jest chłodno i no, też będą marzły i mogą niestety no, już nie wrócić do motylarni. Odwiedziny egzotycznej motylarni pozostają na długo w pamięci. Szczęście jest jak motyl. Kiedy usiłujesz je złapać, zawsze wymykać się z rąk, ale jeśli cichutko usiądziesz, to może samo do Ciebie przyleci. Dla Echo 24 patrycja Nawrocka.